Cześć moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku Doroty i reszty robimy sobie play. Od razu przechodzimy do normalnej rozgrywki. Dzisiaj troszeczkę inaczej, ponieważ strasznie bolała mnie dzisiaj głowa i powiem Wam, że nawet nie mam za bardzo siły, żeby robić taki, wiecie, ten długi, znaczy krótki wstęp, ale długo zajmujący, taki, wiecie, z takich cutscenek. Także dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim tym, że nasze dwie małe bliźniaczki, czyli tutaj mamy. W ogóle rzadko się nimi tutaj zajmujemy, więc obiecuję, że od tej pory one będą też grały dużo większą rolę w serii. Także tutaj mamy Jadzie, a tutaj mamy Jolę. Jola się właśnie zbliża. Nasze dziewczynki. Oj, Oliwia, cóż ty uczyniłaś? I te dziewczynki właśnie dzisiaj będą miały urodziny. Właściwie tutaj jest, że urodziny za jeden dzień, ale zrobimy sobie dzisiaj w niedzielę po południu takie mini urodzinowe przyjęcie dla nich. Widzę, że Dorota się właśnie kąpie i zobaczymy, jak tam jej potrzeby. Wszystko jest w miarę okej, więc później pójdzie i myślę, że dla naszych dziewczynek zrobi tort. Tam coś się kopci, widzę, że chyba nam się zepsuł komputer. Już patrzymy, słuchajcie. Może białe ciasto, bo to są dziewczynki, wiecie, więc niech będzie białe ciasto. I zobaczmy ten komputer. Zepsuł się, więc po prostu sobie go wymienimy. Zamień. Wiecie, Patryk jest bogaty, więc nie musimy tutaj się użerać z żadnymi naprawami. Idzie i nasza Dorotka w swojej randkowej sukieneczce i będzie robiła to jedzonko. Ogólnie, jak zwykle, było bardzo, bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo różnych propozycji i chyba nie było, znaczy było kilka komentarzy, które miały najwięcej lajków, ale w miarę równo. Ogólnie było bardzo dużo osób chętnych na to, żeby Michał został przemieniony przez Natalię i bardzo dużo próśb, żeby nasza Oliwia właśnie była z Krzyśkiem fotografem. Już Wam pokazuję, tu jest Krzysiek fotograf, a nie z Hanią, ale bardzo mi się podobał jeden pomysł. Niestety przegapiłam gdzieś nazwę użytkowniczki, która mi napisała ten pomysł, żeby póki co Oliwia była z Hanią, ale później wydarzy się coś, co sprawi, że zbliży się do Krzyśka. Więc spróbujemy zrobić coś takiego właśnie. Tort już chyba gotowy. Pokaż się tutaj, Dorota. Idzie nam ten tort postawiła. Żeby go nikt nie zjadł, to tutaj pierwsza przyjdzie Jola i doda świeczki urodzinowe. Dodaj świeczki urodzinowe. A gdzie jest nasza Jadzia w takim razie? Jadzia tutaj też przyjdź i usiądź i będziemy sobie zaraz dmuchać. Mamy już świeczuszki. Gdzie tam uciekłaś, Dorota? Na chwilkę cię spuściłam z oczu i ty już uciekłaś. Przyjdź proszę cię tutaj, albo nawet nie przyjdź, tylko podbiegnij, żeby było szybciej. I będziemy te świeczuszki, słuchajcie, dmuchać. Także pierwsza, no strasznie mi się myli, będzie Jola. Jola, chodź tutaj, nie uciekaj. Zdmuchnij świeczki. No czekamy na tę mamę, czy ona tutaj przyjdzie szybko. No, rusz dupę! Kurde, no. Niegrzeczna jest dzisiaj, coś się stawia, nawet nasza służąca przyszła. Dorota została po chamsku zresetowana, więc niech tutaj jeszcze raz przybiegnie truchtem, a w tym czasie, o, kolejna nasza córka też uciekła, więc chodź tutaj usiądź i wreszcie ta nasza córka będzie mogła sobie te świeczki zdmuchnąć i wreszcie będzie mogła mieć te urodziny. Patryk, zatrzymaj się, będzie impreza, podejdź, Oliwia, ty też, o, dokładnie, tak. I ty będziesz wreszcie dmuchała. Już nie, niech tamta po prostu. O, jest. Wypowiedz życzenie. Czekamy na te urodzinki. Coś nam trzeszczy, coś się zepsuło, nie wiem, ale czekamy na to dmuchnięcie. No, i już śpiewają i. Nawet służąca, słuchajcie, i postarzyła nam się. I będziemy wybierać jej jakąś aspirację. O matka, jak ona wygląda. Zaraz oczywiście ją odrestauruję. Niech będzie, no nie wiem, jedzenie, mistrzyni miksologii, a cechę na przykład. Coś takiego też by się przydało, podobnego. Smakoszka na przykład. Niech będzie pierwsza nasza córka właśnie taka. I zaraz będziemy ją troszeczkę zmieniać, ale żeby nam tutaj nikt nie porwał tortu, to dodamy świeczki urodzinowe przez naszą Jadzie. Dokładnie Jadzie. Także chodź, dmuchniesz. Tutaj widzę Jasmine, ale właśnie poszła, bo jest tam niepotrzebna. I mamy już świeczki i kolejna córka nasza, proszę bardzo. Szybko zdmuchnij świeczki, szybko, szybko. O, tutaj się przytula z córką, córka, która już jest nastolatką. No, gdzie się rozchodzicie? A, już myślałam. I druga będzie naszą właśnie, nawet nie zdążyła. O, tutaj taka jest szalona. Zaraz wszystko pozmieniamy. I dla niej może rodzina, udany rodowód.
a jako cechę dodatkową może coś takiego też rodzinnego, ponieważ mam dla niej, jeszcze nie wiem dokładnie czy dla niej, ale myślałam właśnie o niej, pewien mały plan, ale to wszystko za chwilkę. Może damy po prostu dobra, niech będzie dobra. I mamy następną, widzicie, następną córkę, także zaraz biegniemy do lusterka się przebrać, a ja Wam jeszcze coś szybciutko za chwilkę powiem. Jesteśmy teraz w kasie, tutaj mamy naszą Jolę, ona tak wygląda, a tak wygląda nasza Jadzia, więc ja postaram się teraz im zrobić taką szybką metamorfozę, żeby to szybciej, sprawniej poszło, a Was zapraszam do takiego obejrzenia szybkiej metamorfozy właśnie z podkładem muzycznym. As I wake up every morning, I wish the day would end. Because a day without you in my life, I don't know how to mend. And I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. Till I smile, that look upon your face. My heart is empty and unguided. I'm blind leading chase. Thought I had a plan with you and me. Was a villain of my own dream, breaking me down to my Okej, okay, więc myślę, że skończyłam. Tak będą wyglądały nasze dziewczyny. To jest Jola, to jest jej strój codzienny. Tutaj macie strój oficjalny. Tak jakoś zwyczajnie to po prostu zrobiłam i te śmieszne klapciuchy Gucci. Następnie strój sportowy. Tutaj nic nie zmieniałam chyba. Do snu, imprezowy i do pływania. Tak, a teraz zobaczymy sobie naszą Jadzię. I Jadzia to jest jej strój codzienny. I tutaj od razu widzicie, że Jadzie chciałam zrobić taką bardzo, bardzo delikatną i bardzo dziewczęcą, o czym Wam za chwilę powiem dlaczego. To jest strój oficjalny, sportowy, do snu, imprezowy i do pływania. I już Wam mówię, o co chodzi, ale może wejdziemy sobie do normalnej gry. Tak, i jesteśmy. Tutaj wymienimy może tę zmywarkę. Zamień, bo ona się właśnie zepsuła. I nasze dziewczyny może by tutaj sobie usiadły. Także usiądź tutaj jedna i druga. Trochę minie zanim się wiecie nauczę, bo one mi się po prostu mylą. Od początku miałam problem z nimi. Także to jest Jola. Nasza tutaj Dorotka by sobie gdzieś poszła. Idź, może zatrzymamy na chwilkę. Gdzie jest Patryk? Czy ktoś widzi Patryka? Tutaj, więc nasza Dorota niech pójdzie i tutaj go zagada. Może coś romantycznego, popraw humor. I no tak, miało być romantyczne, więc romantyczne. Pogłaź po policzku. A my wracamy do naszych dziewczyn i ja Wam właśnie chcę coś opowiedzieć. Ponieważ bardzo, bardzo dużo, no uciekaj, Dorota, bardzo dużo osób
No, dzięki, że już wstałyście i nie dacie mi dokończyć. Bardzo dużo osób podaje bardzo dużo propozycji co do Oliwii. Na przykład, żeby Oliwia została ugryziona przez wampira, bądź żeby Oliwia była nastoletnią mamą. Ale zobaczcie na chwilkę naszą Oliwię, którą mamy tutaj, siedzi sobie przy komputerku w swoim pokoju. I Oliwia jest już naprawdę bardzo duża, ponieważ ona za 2 dni będzie już młodą dorosłą, więc troszeczkę ten wątek nastoletniej mamy, trochę tutaj w tym momencie, no nie wiem jak to powiedzieć, no że po prostu nie będzie to miało sensu, bo ona zaraz będzie dorosła. I owszem, podoba mi się pomysł nastoletniej mamy i wiem, że teraz kilka osób zaczęło robić wyzwanie nastoletniej mamy. I ja sobie pomyślałam, że moglibyśmy zorganizować to wyzwanie przy okazji Doroty i reszty. Lub po prostu jako osobną mini serię do tej serii. W sensie, żeby po prostu, wiecie, no, część odcinka była o tym, część o reszcie naszych bohaterów, żeby ta seria sobie trwała i trwała, bo wiem, że ją bardzo lubicie, a nie zawsze, znaczy zawsze jest bardzo dużo pomysłów, ale myślę, że ten pomysł byłby całkiem fajny. I to właśnie miałam pomysł, żeby to była nasza Jadzia, ponieważ Jadzia jest taka, wiecie, taka bardzo nastoletnia, taka dziewczęca, więc może właśnie ona. Natomiast Jola jest taka bardziej, wiecie, taka bardziej bym powiedziała, taka, tak wygląda trochę poważniej, trochę bardziej zabawowo i może właśnie ona mogłaby zostać ugryziona i proponowaliście, żeby to Natalia ją ugryzła w ramach takiej zemsty, w ramach zrobienia czegoś na złość Dorocie. Także to jest taki mój pomysł, że już wam mówię jeszcze raz, Jadzia nastoletnią mamą, a Jola ugryziona przez wampira. Wracamy do naszej Doroty i do Patryka, ponieważ bardzo chcieliście, żeby oni byli razem. Więc sobie pomyślałam, że co by na to, żeby spróbować, że niby wiecie, niby bara bara, ale może jakaś mała wpadka, więc postarajmy się o dziecko z Patrykiem. Nie będziemy robić testu ciążowego, tak to sobie zaplanowałam i zobaczymy, czy będzie wpadka, czy nie będzie wpadki, ponieważ wiecie, że Dorota będzie miała urodziny do... Ktoś do nas przyszedł chyba. Za 15 dni będzie już staruszką. Ale, że ona ma bardzo dużo punktów szczęścia życiowego, to o, jest i Vanessa, to za waszą taką właśnie radą postanowiłam, że kupię jej eliksir odmładzający, bo dlaczego by nie? Jest taka opcja kupienia takiego eliksiru, nie jest to challenge, więc myślę, że nie jest to żadne łamanie zasad, więc szukamy sobie teraz eliksiru właśnie... No, czego? Młodości, tak. Więc możemy sobie kupić jeden i możemy sobie kupić drugi. I nasza Dorota dzięki temu będzie jeszcze młodziutką duperką. Więc proszę bardzo, niech nasza Dorota się napije. Wypij, proszę bardzo, wypij ten eliksir. Także o, zobaczcie, pije. A my będziemy patrzeć, ile teraz ma lat. No co, wciąż jest taka? Ale jakoś tak wymłodniała, czy nie wymłodniała? No, jestem ciekawa. Pokaż się, Dorota, idziesz robić teraz tą wpadkę. Także, jak widzicie, przyszli tutaj. Nie mam pojęcia, dlaczego nie odmłodniała bardziej, ale może to się później zrobi. Zobaczymy. A dwa są wciąż nie wypite, więc niech wypije później jeszcze raz. No i zobaczymy, czy będzie wpadka, czy nie będzie. Teraz sobie sprawdzimy Oliwię. Oliwia tutaj widzę, że rozmawia z Vanessą. Zobaczcie, to jest po prostu. Tu jest jeszcze jedna. Tutaj jeszcze jedna, niech porozmawia. Popraw humor. Także widzicie takie same laseczki. Czemu jesteś zawstydzona? Ponieważ nie można wymazać tego z pamięci. Chyba zobaczyła mamę z jej kochankiem, tak myślę. Coś długo im to idzie. Powiem wam, dosyć długo to trwa. Mamy dzisiaj do zobaczenia jeszcze kilka innych wątków. Ona też jest zawstydzona, bo ją nakryto. Wychodź i zobaczymy. Ona jest taka szczuplutka. Pije ten eliksir. I... Jestem bardzo ciekawa tego właśnie. Chyba jeszcze nigdy odkąd gram, o, odmłodniała, jest teraz, ma teraz 20 dni do następnej grupy wiekowej. Nie wiem, czy zrobimy sobie jeszcze raz, może nie, bo nie chcę, żeby była młodą dorosłą, kiedy jest już dorosłą, ale mamy ten drugi eliksir w wyposażeniu, więc myślę sobie, że w przyszłości go również będzie mogła wypić. Także cieszę się bardzo, będziemy się mogli dzięki temu dłużej cieszyć Dorotą. No i co, zobaczymy. Na razie nic dziecięcego się nie wyświetla, więc nie wiemy, czy wpadka się udała, czy się nie udała. Zobaczcie, ile dziewczyn w naszym domu. Okej. Także myślę sobie, że teraz na chwilkę pójdziemy zobaczyć, co słychać u Michała. Jestem tutaj, widzę, że nasza Natalia jest bardzo zniesmaczona. Siedzi jakaś taka wyrozbierana. W
Wciąż chyba nie jest wampirem, niestety. Także nie wiem, czy dzisiaj nam się uda ugryźć tego Michała, ponieważ byle kto nie może go ugryźć, tylko właśnie wyższy już poziom wampiryzmu musi być, żeby to się udało. Michałowi zostało 10 dni. Zobaczymy, ile on ma tych punktów, bo też byśmy go odmłodzili, żeby za szybko to właśnie. Dosyć dużo ma tych punktów. Więc może sobie tak zrobimy, że ogólnie to prosiliście mnie, czy zmienię życie na długie. I tak się teraz zastanawiam, czy tego nie zrobić. Więc zobaczymy sobie długość życia długie, ale wtedy wiecie, ten challenge nastolatkom by... W sumie to by było całkiem spoko właśnie, bo kiedy mielibyśmy życie długie, to w międzyczasie nawet przełączając między rodzinami czas by upływał, a ten challenge nastolatkowy by sobie tam trwał. Pewnie w miarę normalnie. Okej, mniejsza z tym, bo wiem, że strasznie kręcę. Zastosujmy zmiany, zapiszmy to dla pewności i zobaczymy, ile teraz dni ma Michał. 40, więc bardzo długo. Nie wiem w sumie, czy to jest dobry pomysł, ale myślę, że jeżeli ten challenge sobie dłużej potrwa, to też w sumie dobrze, prawda? Więc nie wiadomo, kiedy to pragnienie się poprawi. Zmień strój na swój strój. Słuchaj, ten taki do... złodziejowania, do kradzenia. Okej, okay, jest przebrana. Wiem, że się źle czujesz. Co to masz takie dziwne coś na oku? Nie wiem, na tej miniaturce zobaczcie taki dziwny ślad. Mniejsza z tym. Jedziemy sobie gdzieś, słuchajcie, i spróbujemy coś zakosić. Chyba, że tutaj w tym miasteczku pisaliście mi, że... A, bo w ogóle to po 19 tylko można, no tak. Pisaliście mi, że im będzie więcej kradła, im większa złośliwość, tym będzie mogła kraść lepsze rzeczy, więc może sobie tutaj na komputerze poćwiczy właśnie złośliwość. Troluj na forach. Niech troluje, niech troszeczkę, wiecie, poćwiczy się w tej złośliwości. A w tym czasie nasz Michał, nie wiem, czy coś tutaj mamy, jakieś plony? O, mamy. Nawet o tym zapomniałam. Cóż to jest, słuchajcie? Kwiat lwiej paszczy. Nic tutaj na razie nie możemy robić. Ten domek jest, wiecie, mały, trochę bidny. Opisaliście mi, że ten pająk, o którym mówiłam, jest nieprawdziwy, ale zobaczcie, on tutaj jest. Jest i wygląda okropnie, także śmieszne to jest w sumie, że oni zrobili aż tak dziwną pajęczynę, prawda? Bo ja na początku myślałam, że to jest sama pajęczyna, ale to jest pajęczyna, zobaczcie, z obleśnym dodatkiem, który, oj, porusza się nawet. No właśnie, tak to się prezentuje, ble. Ale tak bardzo się nie boję, także okej, dzisiaj już nie przeżywam. A to ja wstaję, co tam się będzie działo? Przemień się wampirzyce. Zobaczcie, jak idealnie trafiliśmy z tym nagraniem, że tutaj weszliśmy. Przemieniona? O, Matko Święta. Czuję, że... Ojejej, ojojoj, przemieniłaś się wampirzyce. Jezu, jaki obrzydliwy strój. Jaka mroczna postać. Idziemy czym prędzej ją zmienić. Dobra, słuchajcie, tak wygląda ta postać normalna, codzienna. Mroczna postać wygląda tak. Ubrałam ją w taką suknię, ale powiem wam, że trochę mi to nie pasuje. Dlatego, że to jest dla mnie trochę śmieszne, że oni mają inne ubranie, kiedy mają wampirzą postać. I trochę się waham, czy nie przebrać jej normalnie, ale niech będzie. No nie, nie pasuje mi to, powiem wam. Nijak mi to nie pasuje. Więc przebiorę ją w to, co miała. I przebrałam ją tak, bo słuchajcie, no o ile ja rozumiem, że ona zmienia swoją twarz, że ta twarz jest brzydka, że jakieś tam ma mroczne cienie po twarzy, no to nie rozumiem, jak nagle się zmienia jej ubranie ogólnie. Więc stwierdziłam, że ubranie to samo. Przecież w końcu nie dorobiła się pieniędzy, żeby kupić nową sukienkę. Ale wiecie, no twarz się zmienia, kiedy ona... zaczyna tam, nie wiem, wyczuwać tą plazmę, tę krew, no powiedzmy sobie, prawda? Więc wchodzimy już do gry, koniec gadania, gramy i już mamy i słuchajcie, tak, wiadomo, Natalia głodna, więc spróbujemy się pożywić właśnie na nim. Więcej opcji, wampir, pij plazmę, weź kilka łyczków plazmy bez pytania, no zobaczmy. Zmienia postać. Jak tam będzie się działo? Pozwolisz jej? No chyba nie ma wyjścia, tak mi się wydaje. I pije sobie z tego naszego Michała. Na razie chyba go nie można przemienić. No więc trudno, no. Musimy poczekać troszeczkę. Mamy teraz długie życie, więc na pewno się ze wszystkim wyrobimy. Z wszystkim, co będziemy chcieli. O, jakie mało gryzioną szyję, zobaczcie. Straszne to jest. Wróciła do normalnej postaci. Michał widzę, że czuje się dosyć źle. Ma niedawno zatopione kły. Auć, dlaczego to tak boli? Przepraszamy, Michał, ale no sam się wpakowałeś w taką znajomość. Porozmawiaj z Simką na imię Natalia. Dobrze, Natalia. Natalia, ty teraz pójdziesz i poczytasz sobie troszkę.
Poczytasz sobie troszkę o wampirach, dlatego że będę chciała właśnie, żeby ona rozwinęła sobie co ja robię, sekrety wampirów, właśnie szuka informacji, żeby rozwinęła tę umiejętność wampirologii, nic nie mamy, nic, żebyśmy mogli tego wampira, tego Michała wampira przemienić w przyszłości, być może. Michał jest dosyć chyba słaby, tak, więc co możesz zrobić? Może znowu też z nią gadać, może pójdziesz na górę i się troszeczkę prześpisz, troszkę sobie tam, wiesz, no, postarasz się poczuć lepiej. Natomiast nasza Natalia, szukaj, ty jej nie przeszkadzaj, niech ona tę umiejętność zdobywa. Zobaczcie, już prawie będzie miała niższą wampirzycę. No i wtedy wiadomo, będzie mogła gryźć. Znaczy, jeszcze nie będzie mogła gryźć, ale zaraz zobaczymy. Będzie może na razie wykrywać osobowość, latać jako nietoperz, wywoływać halucynacje, wieczyste zaproszenie i podstawowy okultyzm. Zobaczymy, gdzie to jest, bo gdzieś to ostatnio widziałam. Tworzenie wampira jest na tym drugim poziomie, więc myślę sobie, że może nawet ci się uda. Zobaczymy, zobaczymy. Niech ona sobie na razie tych informacji szuka, niech się dowiaduje. Michał niech sobie tam właśnie śpi, on tam już idzie, także przebieraj się, zobaczmy, jak tam wyglądasz jeszcze, Michał. Spoko. Kładź się do łóżeczka i czekamy, aż Natalia będzie miała trochę więcej tych umiejętności. Odblokowała księgę wampiryzmu. To może sobie tę księgę zamówimy, ponieważ to jest tylko, że chyba tyle kasy nie mamy. Zobaczymy, gdzie to jest. Więcej opcji. Zamów. Kup księgi wampiryzmu, encyklopedia, tom pierwszy. Chociaż nie wiem, czy to nie było tak, że tę książkę dostawało się od tego wydawnictwa. Znaczy, no wiecie, od tej organizacji. Nie wiem, ale już mniejsza z tym, nie była taka droga, więc spokojnie możemy sobie kupić tę książkę. Nie wiem, czy masz już ją w wyposażeniu? Masz. No to czytaj. Przeczytaj encyklopedię, tom pierwszy. Troszeczkę czasu minęło. Mamy 21:20 powiedzmy. Ona jeszcze czyta i myślę, że już tuż, tuż wbije nam ten poziom. Odłożyła, chyba już jej się nie chce. Wiecie, nie, jeszcze czyta. Wiecie co? Stwierdziłam, że na razie go nie zamienimy, bo co my będziemy wtedy jeść? Ale że mamy tak późną godzinę, to zrobimy sobie podróżuj. Aha, najpierw się przebierzemy oczywiście. Stroje. Zmień strój i zmienimy sobie, chyba to jest ten właśnie. O, dokładnie. I będziemy sobie podróżować, coś ukraść, bo wiadomo, musimy troszeczkę pieniędzy sobie, no, zdobyć, prawda? Podróżujemy może sami, Michał niech tam sobie odpoczywa i tutaj sobie coś postaramy się ukraść, jeżeli nikt nie patrzy. Patrzymy, co można. Ja będę próbowała oczywiście. Byłam tam, nic tam nie udało mi się zwędzić, więc przyjechałam do studia fotograficznego, w którym ostatnio nasza Oliwia miała sesję zdjęciową i będę próbowała tutaj kraść, ale totalnie nie wiem, co można kraść, czy jest jakiś, wiecie, jakiś zbiór rzeczy, które konkretnie można kraść, a których nie można kraść. A teraz przyjechałam w ogóle do muzeum, jest 23, 22, Boże, ślepa ja, i widzę, że można zwędzić fontannę. Więc dobra, Natalia, działaj, może teraz się wreszcie uda. Nie, nie idź oglądaj tego, to przez przypadek mi się kliknęło, ale tak, gdybyśmy tego żołnierzyka sobie zwędzili, no to byśmy mieli już pokaźną sumkę, no ale niestety. Także Natalia, drugi poziom złośliwości, ukradłaś to? Super. Więcej się już pewnie nie da, jak podejrzewam, więc nawet nie próbuję, ponieważ no, z tego co pamiętam, to tylko jedną rzecz dziennie można. Wróciła, jest troszeczkę głodna, więc tutaj niech się pożywi na naszym Michale, czyli więcej. Wampir? Aha, niedawno ktoś pił. No to kiepska sprawa. Wchodź do domu, dlaczego nie wchodzisz? Czy teraz nie możesz wejść? O, może, przecież tu mieszkasz. No lol. Zobaczymy sobie, za ile jest to, co dzisiaj ukradła. Ta fontanna jest tylko za 180, ale lepszy rdz niż nic. Zobaczymy, jak tam nasz ogródeczek troszeczkę przysycha, więc ty pójdź i podlej. Ty jesteś wciąż osłabiony po tym ugryzieniu. A nasza Natalia tutaj niech sobie na przykład poćwiczy złośliwość, troluj na forach. I idziemy teraz do Doroty sprawdzić, co z naszą wpadką. Jesteśmy u Dorotki, widzę, że brzuszek płaściutki. Nie jest to ciąża, bo żadnej tutaj ikonki ciążowej niestety nie ma. Jakieś odsetki, Dorota, widzicie, także Dorota też jakiś tutaj majątek wnosi. Nie, nie idziemy nigdzie. No szkoda, powiem wam. Liczyłam, że ta wpadka będzie prawdziwą wpadką, ale co idziesz robić? Skorzystaj. Myślałam, że może jakieś wymiotuj, ale niestety, niestety, także Patryk, niestety nie udało ci się. Szkoda. Mam ochotę spróbować jeszcze raz, ale chciałam, żeby to była taka, wiecie, wpadka, więc dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żebyśmy w kolejnym odcinku spróbowali ponownie. Tutaj widzę jakieś zawstydzenia. Cóż to się stało?
Oj, tutaj się coś zepsuło, więc to też czym prędzej zamienimy. I tak, kochani, słuchajcie, dajcie znać, co sądzicie o tym, żeby Natalia rzeczywiście w ramach jakiejś takiej zemsty, w ramach czegoś takiego, że chce zrobić coś złego dla naszej Doroty, ugryzła i przemieniła naszą tą, jak ma na imię? Jola, przepraszam. Natomiast czy myślicie, że Jadzia to dobry pomysł, żeby została... O, tu musimy zrobić remont. Żeby została młodą mamą, taką nastolatką. Może ktoś ją wykorzysta, może w kimś się nieszczęśliwy zakocha, także dajcie swoje pomysły. No i na przykład rodzice wyrzucą ją z domu, bądź w ogóle ucieknie z domu. Czekam na wasze propozycje. I jeszcze oczywiście Oliwia, sprawa Oliwii. Nic dzisiaj za dużo nie zrobiliśmy, ale tak jak mówię, ja na razie planuję, że ona jednak troszeczkę z tą Hanią pobędzie, a później zobaczymy, co się wydarzy. Także proszę was bardzo o cierpliwość. Wszystkie osoby, które głosowały na Krzyśka, a te, które chciały Hanie, właśnie teraz będą miały okazję coś zobaczyć. W sumie jest późno, Hania śpi, więc faktycznie dzisiaj nie przyjedzie, ale myślę, że w kolejnym odcinku już z Hanią właśnie jakąś większą scenę przygotuję dla was. Także myślę, że będę na dzisiaj już kończyła. Dajcie znać, co sądzicie o wszystkim, co się dzisiaj wydarzyło, o wszystkich moich propozycjach. Cały czas mi jest smutno, że się nie udało nic między Dorotą a Patrykiem, więc może Patryk chociaż na pocieszenie mnie tutaj przyjdzie i ucałuje dłonie. Tak, myślę, że tak. I myślę sobie teraz, że jako, że ten związek już troszeczkę, wiecie, troszeczkę się już poprawił, to zrobimy sobie coś takiego, że te drzwi odblokujemy, bo one były zablokowane, generalnie rzecz biorąc. I tutaj, jako główne łóżko, damy Dorocie to łóżko. Przejmij na własność. Ej, on przychodzi spać do niej. Ale myślę, że też niech przejmie na własność to łóżko. I będziecie sobie teraz mieszkać w pokoju u Patryka. Natomiast ten pokój zostanie dla którejś z naszych córek i ten drugi dziecięcy też postaram się w najbliższym czasie przearanżować na pokój dla już nastolatki, ale oczywiście wszystko się może jeszcze zmienić, ponieważ jak wiecie, dużo propozycji dzisiaj z waszych komentarzy oczywiście wam zaproponowałam. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak, dajcie kciuk w górę, oczywiście napiszcie w komentarzu, co sądzicie. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji, widzimy się w kolejnym odcinku jutro. Już dzisiaj wam obiecuję, że będzie to wyzwanie królewskie, ponieważ już wrzucam się na kanał. Pozdrawiam was cieplutko, buziaczki. Widzimy się jutro. Do zobaczenia i cześć.